Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 168 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 106, wersety od 34 do 48. Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakazał. Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków. Zaczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką, i składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom, i krew niewinną przelali, krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim. I ziemia krwią się skalała, a oni się splamili swoimi czynami. I występkami swymi dopuścili się wiarołomstwa. Gniew pana zapłonął przeciw jego ludowi, tak iż poczuł wstręt do swego dziedzictwa. Wydał ich w ręce pogan, i zapanowali nad nimi ich przeciwnicy. Ich wrogowie znęcali się nad nimi, pod ręką ich doznawali ucisku. Wielokrotnie ich uwalniał, oni zaś sprzeciwiali się jego planom, ginęli zatem przez swe nieprawości. Lecz wejrzał na ich utrapienie, gdy wysłuchiwał ich błagań, i wspomniał dla ich dobra na swoje przymierze, i pożałował ich w swej wielkiej łaskawości, i wzbudził dla nich litość u wszystkich, co ich uprowadzili w niewolę. Ratuj nas, Panie Boże nasz, zgromadź spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały lud niech powie Amen. Alleluja. Druga Księga Kronik w rozdziałach od 31 do 33 opisuje dalsze reformy Hezechiasza, a także rządy jego syna Manassesa oraz wnuka Amona. Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy i zniszczyli stele, połamali aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swej posiadłości. Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i Lewitów, w każdej z ich zmian odpowiednio do służby kapłanów i lewitów, do składania całopaleń i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i śpiewali pieśni dziękczynne i pochwalne w bramach obozu pańskiego. Część majątku królewskiego przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i wieczorne, na całopalenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i w uroczystości, tak jak to jest przepisane w prawie pańskim. Rozkazał też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali część należną kapłanom i lewitom, tak aby mogli oni wytrwać w prawie pańskim. Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, Dostarczyli dziesięcinę z większego i drobnego bydła oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy. Trzeciego miesiąca rozpoczęli układanie tych stosów, a w miesiącu siódmym zakończyli. Przyszedł potem Ezechiasz ze swymi naczelnikami i zobaczywszy stosy, błogosławili Pana i jego lud Izraela. Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i Lewitów w sprawie tych stosów. Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu sadoka: Gdy zaczęto wnosić tę świętą daninę do domu pańskiego, najedliśmy się i nasycili, i pozostało jeszcze w obfitości, albowiem pan pobłogosławił swój lud, i dlatego pozostało to mnóstwo rzeczy. Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy w domu pańskim. Gdy je przygotowali, wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został Lewita Konaniasz i jego brat Simei jako drugi, a Jechiel, Azazjasz, Nachat, Asachel, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismakiasz, Machat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Simejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i zwierzchnika świątyni Bożej Azariasza. A nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był Lewita Kore, syn Jimny, odźwierny bramy od wschodu, który przekazywał świętą daninę na rzecz Pana i rzeczy najświętsze. Pod jego władzą byli Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich, aby stale rozdzielać należności swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego aż do małego. Poza wpisanymi do rodowodów mężczyznami od trzech lat wzwyż, wszystkim, którzy przychodzili do domu pańskiego, aby zapewnić służbę codzienną, odpowiednio do ich czynności i zmian. Spisu kapłanów dokonywano według ich rodów, Lewitów zaś od dwudziestu lat wzwyż, odpowiednio do ich czynności i zmian. Wpisano również ich dzieci, żony, synów i córki do całego zgromadzenia bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczom świętym. Dla synów zaś Aarona, kapłanów mieszkających na obszarze pastwisk ich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie do wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu wciągniętemu do rodowych spisów Lewitów. Takie to rozporządzenia wydał Ezechiasz dla całej ziemi Judy, i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest wobec pana boga jego. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, działał z całego serca, szukając swego boga. I dlatego mu się szczęściło. Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności nadciągnął sen Heryb, król asyryjski. Przybył do Judy, oblegał warowne miasta i rozkazał je zdobyć. Gdy Ezechiasz spostrzegł, że sen wtargnął i że zwrócił się do walki przeciw Jerozolimie, postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli. Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień płynący po środku ziemi, mówiąc, po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wodę w obfitości? Nabrawszy otuchy, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieże, a na zewnątrz drugi mur. Umocnił Millo miasta Dawidowego i przygotował wiele oszczepów i tarcz. Wyznaczył dowódców wojskowych nad ludem. Zgromadził ich u siebie na placu przy bramie miejskiej, gdzie przemówił do ich serc oświadczając: Bądźcie mężni i mocni. Nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu ani temu mnóstwu, które jest z nim. Z nami bowiem jest ktoś większy niż z nim. Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. Lud na słowa króla judzkiego Ezechiasza nabrał otuchy. Sen na król asyryjski, który wtedy z całym swym wojskiem był w Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy do Ezechiasza króla judzkiego i do wszystkich ludzi z Judy, którzy byli w Jerozolimie z tym poselstwem. Tak mówi Sennacheryb, król asyryjski. Na czym wy opieracie swoje nadzieje, gdy przebywacie oblężeni w Jerozolimie? Może Ezechiasz zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i spragnienia, mówiąc: Nasz Pan Bóg wybawi nas z ręki króla asyryjskiego. Czyż to nie on, Ezechiasz, poznosił jego wyżyny i ołtarze, a potem rzekł do Judy i Jerozolimy: Przed jednym ołtarzem będziecie pokłon oddawać Bogu i na nim palić kadzidło? Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim narodom różnych krajów? Czy naprawdę zdołali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawić ich kraje z mojej ręki? Jakiż spośród wszystkich bogów tych narodów, które moi przodkowie klątwą przeznaczyli na zniszczenie, zdołał wybawić swój naród z mojej ręki? Czyżby więc mógł wasz Bóg wybawić was z mojej ręki? Niech was teraz Ezechiasz nie oszukuje i nie zwodzi was czymś podobnym. Nie wierzcie mu, albowiem żaden Bóg jakiegokolwiek narodu lub królestwa nie zdoła wybawić swego narodu z mojej ręki, lub z ręki moich przodków. Tym bardziej wasz Bóg nie wybawi was z mojej ręki. Słudzy Jego jeszcze więcej mówili przeciw Panu Bogu i jego słudze Ezechiaszowi. Sen napisał też list, aby wydrwić Pana Boga Izraela, mówiąc o nim. Podobnie jak Bogowie innych narodów ziemi nie wybawili swych ludów z mojej ręki, tak samo nie wybawi swego ludu z mojej ręki Bóg Ezechiasza. Krzyczeli ponadto donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który był na murach, aby ich przestraszyć i przerazić, i tak zdobyć miasto. O Bogu Jerozolimy mówili tak, jak się mówi o Bogach ludów ziemi, którzy są dziełem rąk ludzkich. Król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się w tej sprawie, wołając ku niebu. Wtedy Pan zesłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju z twarzą okrytą wstydem. Wszedł potem do świątyni swego bożka, a właśnie jego synowie sprawili, że padł pod mieczem. Tak to Pan ocalił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy z ręki Sennacheryba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich nieprzyjaciół. Obdarzył ich pokojem dokoła. Wielu wówczas przynosiło do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego Ezechiasza, który po tych wydarzeniach urósł w oczach wszystkich narodów. W owych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie. Modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, Ponieważ jego serce uniosło się pychą, i dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca, on i mieszkańcy Jerozolimy, i nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Ezechiasz miał bogactwa i bardzo wielką sławę. Urządził sobie skarbce ze srebrem, ze złotem, z drogimi kamieniami, z wonnościami, starczami i innymi wartościowymi przedmiotami. Przygotował także składy na plony zboża, na moszcz i oliwę, obory dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód. Pozakładał sobie miasta i w wielkiej ilości posiadał drobne i większe bydło, ponieważ Bóg dał mu wielkie bogactwa. To właśnie Ezechiasz zamknął górne ujście wód z Gichonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do miasta Dawidowego. Ezechiaszowi wiodło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudownym znaku, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. A reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa w księdze królów Judy i Izraela. I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami i pochowano go przy drodze prowadzącej w górę do grobów synów Dawida. W związku z jego śmiercią cały Juda i mieszkańcy Jerozolimy złożyli mu hołd. Syn jego Manasses został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat, a panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które pan wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalom i porobił Aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Zbudował również ołtarze w Domu Pańskim, o którym pan powiedział: W Jeruzalem pozostanie imię moje na zawsze. Zbudował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach Domu Pańskiego. On to przeprowadził synów swoich przez ogień w dolinie synów Hinnoma: uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach pana, tak iż pobudził go do gniewu. I posąg rzeźbiony, który kazał wykonać, postawił w domu Bożym, o którym Bóg powiedział do Dawida i do syna Jego Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki. Już nie dopuszczę, by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom. O ile tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem w zakresie całego prawa, postanowień i nakazów, danych za pośrednictwem Mojżesza. Manassez zwiódł Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Napominał Pan Manasseza i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Wtedy pan sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pochwycili Manassesa na Haki, zakuli w podwójny łańcuch spiżowy i uprowadzili do Babilonu. W ucisku przebłagał on pana Boga swego i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił go, a on go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do jego królestwa. I tak Manases zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. Wybudował potem mur zewnętrzny miasta Dawidowego na zachód od Gichonu w Dolinie, aż do wejścia do bramy rybnej i naokoło Ofelu, następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy. Usunął cudzych bogów i ów posąg z domu pańskiego oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze Domu Pańskiego i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza miasto. Odbudowawszy ołtarz pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego. A pozostałe dzieje manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa widzących, którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w kronikach królów Izraela. Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił Aszery i posągi przed swym upokorzeniem, zapisane zostały w kronikach Chozaja. Spoczął wreszcie Manasse ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego Amon został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów, Amon miał dwadzieścia dwa lata, a panował dwa lata w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak ojciec jego Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał sporządzić jego ojciec Manasses i służył im, ale się nie upokorzył wobec pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses, wręcz przeciwnie, zwiększył jeszcze winę. Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pałacu. Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna Jozjasza. W drugim liście do Koryntian, rozdziale drugim, święty Paweł wyjaśnia, dlaczego opóźnił swoją wizytę, aby nie przynieść smutku wspólnocie a zamiast tego pisze list pełen miłości i troski. Apostoł zachęca do przebaczenia i przyjęcia skruszonego grzesznika, podkreślając, że przebaczenie wzmacnia jedność wspólnoty i zapobiega działaniom szatana, a następnie wyraża wdzięczność Bogu za zwycięstwo w Chrystusie, które czyni go wonią życia, prowadzącą innych do zbawienia. Sam to sobie postanowiłem, by nie przychodzić do Was ponownie w smutku. Jeżeli Ja Was zasmucam, któż mi radość sprawi, jeśli nie ten, którego Ja zasmucam? A napisałem to, aby nie doznać podwójnego smutku, gdy przybędę do tych, od których winienem doznawać radości. Zresztą jestem przeświadczony co do Was wszystkich, że Moja radość jest także Waszą radością. Pisałem bowiem do was, będąc w wielkiej rozterce i ucisku serca, wśród wielu łez, nie po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was miłuje. Jeżeli zaś ktoś smutek sprawił, to nie mnie, lecz po części, by nie przesadzić Wam wszystkim. Niech już takiemu wystarczy kara wymierzona przez większość Was. Raczej wypada teraz wybaczyć Mu i podtrzymać Go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. Dlatego napominam Was, abyście z miłością rozstrzygnęli Jego sprawę. W tym też celu napisałem, aby Was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też Mu wybaczam. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś miałem wybaczyć, Uczyniłem to dla was wobec Chrystusa, żeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były dla mnie otwarte w Panu, duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się, przeto i wyruszyłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki za to. Że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woni Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach zgubny na śmierć, dla drugich zapach ożywiający na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerością, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.